Witam Państwa, witam Panów. Właściwie nasz panel jest kontynuacją panelu, który prowadził Zdzisław Krasnodębski parę godzin temu, który był poświęcony buntowi narodów na Zachodzie, ale również w Unii Europejskiej, ponieważ ten bunt narodów odcisnął się na wyborach do Parlamentu Europejskiego i zmienił trochę konfigurację Parlamentu Europejskiego, nie tylko. Zmienił w ogóle stan ducha rozmaitych grup elit i nie tylko elit w Unii Europejskiej. No i oczywiście warto zastanowić się, jak tym Polska powinna się odnaleźć. Polska, która była przez ostatnie 4 lata nacenzurowanym, była przywoływana do porządku i była strofowana przez główne potęgi Unii Europejskiej, które doskonale współpracowały z polską opozycją w tej mierze. Ja tu chciałem Państwu powiedzieć, no jednak ostrzec przed czymś. My mamy 2 ministrów w naszym panelu. To znaczy tak, no ministrowie to, jak Państwo sami wiedzą, mówią, co muszą mówić, a więc możemy mieć pewne kłopoty ze szczerymi odpowiedziami. Na szczęście mamy tu jeszcze Zdzisława Krasnodębskiego, który chwilowo chyba nawet żadnej funkcji jeszcze nie pełni. Nie jest wiceprzewodniczącym parlamentu, więc słucham? Ciągle jeszcze jest, ale jest na takim wylocie. Właśnie. No to może on będzie mógł bardziej szczerze odpowiedzieć. Ale ja mimo wszystko potraktuję panów ministrów jak prawdziwych dyskutantów i zadam im to pytanie. To znaczy, z jednej strony mamy do czynienia z czymś, co można nazwać zwieraniem szyków ze strony establishmentu europejskiego. To znaczy, nie wygląda na to, żeby te zmiany wyborcze, żeby ten bunt narodów, który się tli gdzieniegdzie, a gdzieniegdzie nawet już zaczyna buchać takim większym płomieniem, rzeczywiście spowodował refleksję. Ta refleksja polega na tym, że należy to zdusić, wyeliminować, ocenzurować, wypchnąć z przestrzeni publicznej, żeby wszystko było jak dawniej. To znamy tą tezę. No i teraz, ale tych kontestatorów trochę się zebrało w Unii Europejskiej. I teraz właśnie, jak Polska w tej nowej sytuacji może się odnaleźć? Proszę bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Pan, spodziewałem się tego, jako prowadzący już tutaj z góry stawia pewne tezy, raczej niż zadaje pytania. Trzeba się do nich ustosunkować, to jest trudniejsze zadanie, ale rzeczywiście były wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że po pierwsze trzeba na to spojrzeć, tak powiem, pozytywnie w tym sensie, że parlament zyskał nową legitymację, nowe siły są obecne. Wszyscy wiemy, jak te wybory przebiegły, te partie głównego nurtu straciły, ale ciągle zachowały tą główną, jakby tak powiem, tą przewagę w Parlamencie Europejskim. I sytuacja jest różna w różnych państwach. Wydaje mi się też tutaj, ja bym też tak jednoznacznie nie określał naszego stanowiska, ani nie dzielił tej sceny politycznej na establishment, który chce status quo i na tych, którzy chcą reformować Unię Europejską. Poza tym to nie jest kwestia Parlamentu Europejskiego. Państwa członkowskie, Rada ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o wyłonienie przywódców na kolejne rozdanie instytucjonalne, a także zaproponowanie programu reform. Na pewno Polska ma wizję Unii Europejskiej. Ta wizja europejska została jasno określona. Moim zdaniem deklaracja 1 maja w Warszawie 13 premierów na zaproszenie premiera Morawieckiego zaprezentowała tą wizję, która jest podzielana przez tych 13 państw, czyli przez te państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej 15 lat temu i później. I o tą wizję trzeba bronić. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję, przeciwko protekcjonizmowi. Jest to wizja Unii Europejskiej, która ma legitymację demokratyczną. Wiemy, że Polska to proponuje, także inne państwa, żeby uwzględnić większą rolę parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym. Jest to wizja Unii otwartej w kierunku Bałkanów Zachodnich. Chodzi o przyjęcie tych państw w jakiejś perspektywie, a także na nasze partnerstwo wschodnie. I jest to też wizja Unii Europejskiej, która ceni stosunki transatlantyckie. W niektórych kwestiach powinniśmy działać razem ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Także wydaje mi się, że polska pozycja w Unii Europejskiej jest silna, mogę powiedzieć nawet bardzo silna. Wielu obserwatorów było zdziwionych tym, że Polsce udało się zgromadzić
takie grono. 13 państw członkowskich to prawie, jeśli chodzi o liczbę państw członkowskich, połowa członków Unii Europejskiej. I jakby wyrazić to stanowisko. Oczywiście pomniejsza się to znaczenie, tak jak pan redaktor powiedział, oczywiście Polska była krytykowana, była piętnowana, ale moim zdaniem to też już należy do przeszłości. Już ten artykuł 7 nie odgrywa takiej roli. Pokazaliśmy innym państwom te reformy, one uwzględniły naszą rację i nie ma tej presji, to znaczy zostało, moim zdaniem zostało uznane przez wiele państw, że te reformy są zgodne z tym, co Unia Europejska uważa za swoje wartości i z tym, co się dzieje w innych państwach. Dziękuję bardzo, więc wszystko dzieje się pięknie w tym naszym pięknym kontynencie. A więc prosimy teraz ministra ze strony prezydenta, pana Krzysztofa Szczerskiego. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Polska nazywana jest koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych w Europie. Panowie doskonale spotkali się z tym, nawet być może spotkali się z bardziej złośliwymi określeniami, pod określenia osioł trojański. Bo stwierdzenie, że takie harmonijne kontakty są między Stanami Zjednoczonymi a Europą, zwłaszcza teraz, zwłaszcza po wyborze prezydenta Trumpa, no to nie do końca chyba oddaje rzeczywistość, biorąc pod uwagę na przykład ostatnią wizytę w Wielkiej Brytanii prezydenta Trumpa, który no raczej wspierał tam wyraźnie tych brexitowców, dawał do zrozumienia, powiedzmy, że ich wspiera. Więc tym bardziej ciekawe jest zapytanie pana ministra Szczerskiego, szczególnie, że przecież za parę dni spotyka się polski prezydent z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie i za zaproszenie. Pan redaktor na początku mówił, że ministrowie nie mówią szczerze, ale ja się nazywam Szczerski i nazwisko zobowiązuje, więc postaram się pójść po nazwisku bardziej. Ja przepraszam, tylko chciałem uzupełnić. Nie, ja mówiłem, że mówią szczerze to, co muszą mówić. Ja nie kwestionowałem szczerości. Bo jeśli współtworzą politykę, to szczerze w nią wierzą. Panie redaktorze, więc, ale mówiąc poważnie na pana pytanie. Po pierwsze jest tak, jeśli chodzi o sam Parlament Europejski i to, co, o czym pan na początku pan mówił, to mi się wydaje, że to, co jest najważniejsze, to pewnie profesor Kasademski potwierdzi, że mimo wszystko, że efektem tych wyborów jest to, mimo że nie ma jakiejś wielkiej zmiany, o której niektórzy ludzie oczekiwali, jednak jest fakt, że ten główny nurt, te dwie główne partie postępu i mainstreamu europejskiego utraciły zdolność do samodzielnego decydowania w Parlamencie Europejskim. One muszą poszukać sobie dzisiaj partnera do tego, żeby uzyskać taką zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim. I stoją w związku z czym przed wyborem, polityka europejska stoi przed wyborem, czy te partie skłonią się ku liberalnej lewicy i rzeczywiście zbudują tą większość, tak jak wszyscy im podpowiadają, w oparciu o sojusz tego mainstreamu europejskiego z bardziej ku lewicy liberalnej, do czego też namawia oczywiście prezydent Macron, bo to jest jego też koncepcja polityczna w ramach Francji. Czyli że ten mainstream, ten główny trzon pójdzie na lewo w kierunku liberalnej lewicy, czy może skłonić się, a taką opcję ma, ku środowiskom takim jak obóz czy środowisko rządzące dzisiaj w Polsce. To znaczy skierować się ku umiarkowanej reformatorskiej centroprawicy europejskiej. I będzie bardzo wiele zależało w polityce europejskiej od tego wyboru, przed którym dzisiaj stoi ten mainstream. Jest taka możliwość, istnieje. Osobiście uważam, że pewnie nie wybierze opcji w kierunku naszego środowiska politycznego. Pewnie pójdzie drogą podpowiadaną przez innych, czy wyboru bardziej lewicowo-liberalnego jako tej podpórki dla większości europejskiej. Ale nawet wtedy, to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, także tutaj w tym gronie, nawet wtedy nie możemy ulec pokusie, żeby skierować nasze kroki polityczne w kierunku tych, którzy kontestują w ogóle europejską jedność. Nawet w takiej sytuacji, kiedy nie zostaniemy wybrani jako partner dla tworzenia europejskiego głównego nurtu, my nie możemy skierować swoich kroków w kierunku ugrupowań, które się w Europie lokują na skrajnej prawicy i tych, które po prostu kontestują europejską jedność, bo ich bardzo wyraźnie w nich jest ślad rosyjski. I po prostu tego nie wolno nam zrobić. I to jest, w związku z czym my musimy pozostać
tą grupą polityczną, tą propozycją polityczną, która lokuje się pomiędzy głównym nurtem a prawicą antyeuropejską, czy tą kontestującą Europę. My nie jesteśmy jako środowisko polityczne środowiskiem antyeuropejskim. I to musimy bardzo wyraźnie tą swoją tożsamość budować, utrwalać i ją prezentować także na forum polityki europejskiej. I nie wolno nam w związku z tym ulec pokusie skrętów w kierunku tamtych partii. I mi się wydaje, że minimum, które powinniśmy dzisiaj w toku dzisiejszego kształtowania się instytucji europejskich zaproponować jako minimalny element konsensusu tych ugrupowań, które nie kontestują integracji europejskiej, jest przeprowadzenie w sposób niekonfrontacyjny wyborów do Komisji Europejskiej. Ja bym wyraźnie apelował do środowisk głównego nurtu, żeby wybory do członków Komisji Europejskiej, w tym także tego, których zgłosi polski rząd, przebiegły w Parlamencie Europejskim w sposób niekonfrontacyjny, żeby była przychylna neutralność do propozycji, jakie zgłaszają partie, nawet jeśli nie są częścią głównego nurtu, to te, które są proeuropejskie. Jeśli by się udało zbudować w Parlamencie Europejskim tego typu sojusz, minimalny wspólny mianownik, sojusz mówiący o tym, że nie kontestujemy kandydatów swoich nawzajem, jeśli one pochodzą z partii nieantyeuropejskich, a taką jest także partia, która dzisiaj rządzi w Polsce, to taki minimalny konsensus byłby budujący także na przyszłość polityki europejskiej. I on by rzeczywiście, o czym pan redaktor mówi, zdjął to odium takiej frontalnej krytyki polskiego rządu na forum europejskim, czyli ta propozycja minimalnego, neutralnej przychylności siebie do swoich kandydatów nawzajem w procesie tworzenia nowej Komisji Europejskiej byłaby formą legitymizowania wszystkich partii, które nie są antyeuropejskie, a taką także jest partia, która dzisiaj tworzy w Polsce rząd. I to jest, mi się wydaje, scenariusz, który mógłby być scenariuszem do rozegrania w najbliższych miesiącach. To profesor pewnie Krasnodębski będzie mówił, o ile to jest możliwe z jego perspektywy jako eurodeputowanego, który byłby minimalnym elementem europejskiego konsensusu, na którym nam także zależy jako środowisku proeuropejskiemu w Polsce. Panie ministrze, pierwsze takie pytanie o doprecyzowanie. Jakie to są te partie? Znaczy nie chodzi mi o tą drobnicę. Czy jakiś z tych większych partii widzi pan, że nie ma szans wejścia w koalicję z nią? Z tych jakichś większych grup, które weszły w tej chwili do Parlamentu Europejskiego? Powiem od siebie, bo ja nie jestem, ja nie decyduję dzisiaj w gronie partii politycznej. Nie mam, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jestem członkiem jakichkolwiek władz tej partii. Dla mnie absolutnie czerwonymi liniami są dwa ugrupowania, które uważam, że jeśli one są w jakiejś grupie, to nas tam nie powinno być. To jest Front Narodowy, czy Zgromadzenie Narodowe obecnie, dawny Front Narodowy, pani Le Pen i AfD. Ja uważam, że absolutnie to są dwie grupy, których ich obecność w jakiejś formacji szerszej wyklucza obecność tej formacji Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem tutaj inny element do refleksji dla państwa. Proszę się zastanowić. Europą rządzą już, znaczy formalnie rządzą od dłuższego czasu dwie rodziny polityczne. Chrześcijańscy demokraci, bo to jest ten EKR, z jednej strony, w każdym razie jeżeli chodzi o fundamenty, a z drugiej strony socjaliści, socjaldemokraci. Więc wydawałoby się, że dwie opozycyjne partie, a one doskonale stworzyły alians, który funkcjonuje świetnie. I teraz jeszcze mają dobrać, najprawdopodobniej tak się stanie, liberałów, a więc wyczerpią całe spektrum europejskie. I trochę to o tyle się wydaje zadziwiające, że demokracja niby polega na tym, że istnieje rządząca opozycja i różne propozycje, a tu okazuje się, że panuje absolutna harmonia i konsensus. Tak, to ja to oddam już profesorowi głos, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że nie zapomniemy o tym Trumpie i to jakby pan redaktor w drugą turę jeszcze zrobił, to powiem o... Idziemy do Trumpa. Dobra. A teraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. A jak brzmi pytanie? No, przepraszam bardzo. Pytanie brzmi, ja myślałem, że sformułowanie ministra Szczerskiego jest wystarczającym punktem wyjścia do pytania, którego nawet nie trzeba zadawać. Czy pan się w pełni zgadza z tym? Czy nie powinniśmy stworzyć jednak jakiejś koalicji z ugrupowaniami, z którymi nawet tam nie po drodze z różnych względów innych, bo
Przecież tak naprawdę to reakcja establishmentu europejskiego na Polskę i instytucji europejskich na nową władzę polską nie wynikała z jakichkolwiek działań polskich, z jakichkolwiek manifestacji, krytyki, nic podobnego. To był po prostu niezgoda na to, że Polacy wybrali taką, a nie inną reprezentację. Proszę bardzo. No tak, trudno jest tutaj dyskutować rzeczywiście, bo panowie ministrowie przedstawili taką wersję optymistyczną. Ta wersja optymistyczna polegałaby na tym, no, że oczywiście nastąpiło pewne przesunięcie sił w parlamencie, które otwiera i nowe otwarcie, które sprawia, no, że możemy na przykład właśnie dążyć do takiego, jak pan minister Szczerski powiedział, niekonfrontacyjnego sposobu naszej egzystencji dalszej w Unii Europejskiej, prawda? Znaczy, że pewne procedury, wczoraj wyczytałem, że na jednym z portali naszych, prawda, że przynajmniej blokujemy Fransa Timmermansa jako przewodniczącego Rady Europejskiej, co rozumiem byłoby oznaką bardzo konfrontacyjnego stylu instytucji. No więc no zakłada to... To była ironia ze strony dla wszystkich, którzy ewentualnie by nie wyczuli ze strony pana przewodniczącego. Nie. No, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że ja rozumiem tę ostrożność, ale można oczywiście zarysować też wariant trudniejszy czy gorszy dla nas, który musimy się liczyć i musi być zawsze plan B. Otóż no przede wszystkim jest tak, że myśmy odnieśli w Polsce ogromny sukces, tak? To trzeba powiedzieć i podkreślać, czy przy takiej frekwencji dwukrotnie wyższej, niespodziewanej i 45% oddanych na Prawo i Sprawiedliwość głosów jest po prostu ogromnym sukcesem. Problem z polityką europejską, teraz jeżeli mówimy, bo ona się oczywiście nie ogranicza tylko do Unii Europejskiej, nie ogranicza się tylko czyli do Parlamentu Europejskiego, polega na tym, że tam nie możemy mieć większości, prawda? Nie możemy, nawet gdybyśmy zdobyli 51 mandatów, to jeszcze brakowałoby nam 700 głosów. I teraz jest pytanie następujące. No ten okres, który minął, wiadomo, był dla nas dosyć trudny, ponieważ instytucje europejskie, niezależnie od tego, cośmy robili, bo staraliśmy rzeczywiście ten spór załagodzić, zwłaszcza po rekonstrukcji rządu, to załagodzenie nastąpiło. Teraz są w zasadzie też sygnały, że w zasadzie Komisja Europejska nie zamierza, przynajmniej no, zobaczymy, że będzie w innym składzie. No, wszczęła na przykład postępowanie wobec Włoch i tak dalej. Nie, być może w tym sensie ten konflikt, czy to nasz, prawda, czy ten spór, czy no, jak to inaczej można nazwać, no, rozbieżność naszych wyobrażeń, a wyobrażeń instytucji unijnych, z częścią również parlamentu, bo na przykład jedna z czołowych takich posłanek, która występowała w wielu debatach na temat Polski, powiedziała kiedyś szczerze, że nie chodzi przecież o praworządność, nie chodzi o sądy, tylko chodzi o wasze rządy, a tak naprawdę chodzi o to, jaka Polska jest. Więc, że to będzie trwało. I teraz rzeczywiście następuje, myślę, bardzo niedobrą konstelacją, a ona jest niestety najbardziej prawdopodobna, jest tak, że powstanie coś w rodzaju koalicji europejskiej na poziomie unijnym. To znaczy do tej tracącej większość większości, czyli IPP, EPL-u i socjaldemokratów, dołączą zieloni, dołączą zdominowani przez renesans, przez francuskich makronistów, liberałowie. I oni będą się definiować, i tutaj muszę powiedzieć, bo myśmy mieli poprzednio też tę debatę na temat języka. I oni się będą definiować właśnie na temat, poprzez antyeuropejskość albo proeuropejskość. A to jest w zasadzie to, co myśmy podważali przez te ostatnie trzy panele. Staraliśmy się pewne zwroty zdekonstruować. Bo ja nie uważam, żeby akurat, powiedzmy, mówi się też, powiedzmy, żeby zieloni byli proeuropejscy, prawda? W jakim sensie oni są proeuropejscy? My się zgadzamy już na pewien język. Tutaj Eryk Zemmour mówił też o takim teatralnym antyfaszyzmie. Więc ukrytą oczywiście, ale można powiedzieć teatralnym antypopulizmie. Prawda? Więc zawsze należy sobie zadać pytanie, co w zasadzie mają na myśli ci, którzy mówią o tego rodzaju proeuropejskości. Teraz, jeżeli ona znaczy tylko po prostu to, o czym my mówimy,
jako eurorealiści, że my oczywiście jesteśmy za Unią, nie może być inaczej, bo też Polacy w większości, wiemy, to pokazują wszystkie badania, chociaż nie zawsze realistycznie oceniają oczywiście korzyści płynące z Unii, ale jesteśmy za reformami głębokimi Unii. No więc nasza proeuropejskość nie może się opierać na popieraniu status quo, czyli na zachowawczości. No ale co wtedy? Powiedzmy, jeżeli taka wielka koalicja powstanie, no jest dla nas scenariusz optymistyczny, że ona się szybko rozpadnie, tak jak nasza koalicja europejska, tak? Bo to będzie zlepek różnych partii, które będą miały różne zdania na przykład na temat szybkości osiągania celów klimatycznych w odróżnieniu od wszystkich problemów związanych z rozwojem przemysłu europejskiego. I rzeczywiście jest tak, że EPL, Europejska Partia Ludowa, jeżeli chodzi już o realną politykę, czyli o głosowania i tak dalej, jest znacznie bliższa w niektórych kwestiach nam, czyli EKR-owi, niż na przykład Zieloni. Prawdopodobnie EPL w tym nowym układzie będzie partią zmarginalizowana, zwłaszcza jej prawicowe skrzydło, jeżeli ono jeszcze jakieś istnieje. No i wtedy istnieje problem następujący, że utworzona tego rodzaju koalicja, która oczywiście będzie koalicją ideologiczną, której główną rolę ideową będą odgrywali Zieloni i to nowe pokolenie Zielonych, to nie będą ci realos, którzy kiedyś byli maoistami, trockistami, dzięki Solidarności nawrócili się na demokrację, tylko to jest nowe pokolenie, plus makroniści, którzy mają dosyć radykalny projekt federalizacji Europy i emancypacji, a z drugiej strony powstanie może dwie partie duże, no, ci, którzy będą jakby wykluczeni z tego, ci populiści. I teraz, czy to są tak naprawdę partie antyeuropejskie? Dzisiaj nawet bym się wahał co do Zgromadzenia Narodowego, muszę powiedzieć. W jakiej definicji? Na pewno nie są otwarcie przeciwko istnieniu Unii. No i pośrodku będzie tkwiła dosyć mała frakcja, no bo taka ona z siłą rzeczy będzie, mianowicie właśnie nasza partia, czyli nasza. Oczywiście ważny jest program, czyli mówię o EKR-ze. No niestety tak, to jest negatywny scenariusz. Cała rodzina partyjna, żeby wyjaśnić to. Nie, tak, nie, tak. No EKR, to jak państwo wiedzą, tylko że po ostatnich wyborach my oczywiście przyjmujemy nowych członków. Największą grupą teraz delegacją narodową jest Prawo i Sprawiedliwość, ale powiedzmy na przykład grupa torysów zmniejszyła się. W 2013 roku było 20 Brytyjczyków, to jest tylko cztery. Więc taka byłaby sytuacja w parlamencie, jeżeli by te same siły proeuropejskie, a tuż by było trudno, również na poziomie państwowym starały się odzyskać swój monopol władzy i tak by się definiowały, to ja bym przypuszczam, że no nie będzie to sytuacja dla nas komfortowa. No i to tak tylko chciałem powiedzieć co do tego, że dodać ten scenariusz mniej, bardziej pesymistyczny do optymistycznego wariantu. Widzimy tutaj już zarysowujący się. Jeszcze jedną rzecz dodam. Jeszcze ta nowa proeuropejskość będzie miała silniejszy inny element, to jest niezwykle ważny dla nas, mianowicie ona będzie bardziej jeszcze antyamerykańska. Pod pozorem, że będzie antytrumpowska, prawda? Więc to tym bardziej nas będzie jeszcze w naszej polityce zagranicznej izolowało. I teraz no jeszcze koniec. No można sobie się zastanowić, czy w takiej sytuacji, czy nie w sytuacji, której no nie należy porzucić dyplomatyczną ostrożność i pomyśleć jednak o jakiejś odważniejszej strategii. Wtedy. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo tutaj mówimy, to się bardzo często podnosi, że te partie kontestujące status quo europejskie obecne są takie prorosyjskie. No i tak słyszę właśnie, że one są takie prorosyjskie. No rzeczywiście można nas odrzucać i pewna, no powiedzmy, nie wiem, naiwność, czy rzeczywiście jakaś tam stosunek do Rosji mało radykalny. No ale ja sobie pozwolę na ironię, no w porównaniu z tak bardzo antyrosyjską partią jak SPD, prawda, która swojego byłego kanclera wysłała do Gazpromu, żeby tam pełnił jedną z ważniejszych funkcji,
No to tak się zastanawiam, kto tu jest bardziej prorosyjski, pomimo rozmaitych deklaracji. To tylko taka uwaga pasowa. I jeszcze jedno, no bo żeby dodać do tych pesymistycznych konkluzji, znaczy nie tyle konkluzji, co w tym wypadku takich sygnałów. No, taką postacią, która w tej chwili aspiruje do tego, żeby być szefem Unii, szefem Komisji Europejskiej, jest Manfred Weber, prawda? I on jednocześnie mówi o wzmocnieniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Co to znaczy? To znaczy odebranie w dużej mierze kompetencji państwom istniejącym, a w każdym razie tym słabszym, bo nie Niemcom, z którym powiem. Proszę bardzo. To jest ważne pytanie i za chwilę się do tego odniosę, ale pan profesor Krasnodębski postawił ważny problem. Jeszcze pozwolę sobie na uwagę jedną związaną z tą wypowiedzią. Bo ja inaczej definiuję problem, jeśli chodzi o Parlament Europejski. On jest poważny, natomiast wydaje mi się, że na czym innym polega. Ważne zdanie, które powiedział pan profesor, że EPP, czy EPL, ta partia ludowa, często głosuje tak jak EKR, czyli PiS, a inaczej jak te partie opozycyjne, na przykład Zieloni. To jest bardzo ciekawa konstatacja, czyli w zasadzie ten program jest podobny z naszym, z polskim programem. Rozumiem, że rząd realizuje program taki, a europosłowie Prawa i Sprawiedliwości reprezentują właśnie te władze w Polsce. Czyli tutaj problem polega na tym, no w zasadzie ten główny nurt, to jest główna partia, ciągle największa, chociaż straciła, to ten program by nam odpowiadał, ja się z tym zgodzę. A na czym polega problem? No problem polega na tym, że do tej partii już należą dwie polskie partie. Platforma Obywatelska i PSL. I my nie możemy tam należeć, bo to jest nasze naturalne miejsce. Jesteśmy zmarginalizowani na skutek tych różnych zaszłości historycznych. Nie znam drogi historycznej, jak do tego doszło. I oczywiście w tej koalicji jest jeszcze socjaldemokracja i ja się zgodzę, że będzie ta szeroka koalicja zapewne, gdzie tam są posłowie SLD, pięciu i trzech z Wiosny. Czyli wszyscy polscy z opozycji, te partie będą w tym głównym nurcie na poziomie parlamentu. Natomiast my będziemy na marginesie, bo nawet nie przeciwko. Zgodzę się, no, głosować będziemy podobnie. To jest jedna uwaga. A to oczywiście jest negatywna wymowa, jeżeli patrzymy na to z perspektywy naszych tam wpływów europosłów. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy realizacji programu, uznajemy, że ten program jest podobny, bo podobnie głosujemy, no to ten negatywny aspekt trochę zanika. Druga kwestia dotycząca tych właśnie ta bardziej optymistyczna. Tam mamy dwa porządki w Unii Europejskiej. Generalnie pamiętam wykład niedawno w Trybunale Konstytucyjnym pana profesora Szczerskiego, który powiedział otwarcie, szczerze, że my nie doceniliśmy polityki partyjnej w Unii Europejskiej jako środowisko naukowe i oczywiście polityczne, czyli tego, co się dzieje w parlamencie, w partiach, w tworzeniu się tych ugrupowań, sojuszy międzypartyjnych. Natomiast jest ten dużo ważniejszy porządek, czyli realizacja interesów państw, podejmowanie decyzji w trybie właśnie Rady poprzez państwa. Mówimy, że udaną inicjatywą jest Grupa Wyszehradzka, ale proszę zwrócić uwagę, szefowie czy też rządy należą w tych czterech państwach do zupełnie czterech różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim i mogą współpracować, mogą wyrażać pewną wizję. Powiedziałem o spotkaniu tutaj 1 maja. Czyli ten jednak porządek Rady, porządek państw jest moim zdaniem ważniejszy i on będzie też decydował o układzie instytucjonalnym instytucji europejskich. Nie wiem, czy pan Weber zostanie. Gdyby został, to byłoby w pewnym sensie potwierdzenie tej koncepcji wiodących kandydatów, tak, szpicer kandydatów. Ale nie jest to przesądzone. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast teraz odpowiadam na to pytanie. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, to jest polityka Unii Europejskiej, ona trwa, ona jest prowadzona. To jest jedna z ważniejszych polityk i ministrowie spraw zagranicznych się spotykają co miesiąc, ustalają różne stanowiska, strategie. No jeżeli Weber mówi, żeby ona była skuteczniejsza, można by się z tym zgodzić. Problem polega tutaj na trybie podejmowania decyzji, czyli czy głosowanie większościowe w większych kwestiach, czy nie. I tu jesteśmy bardzo ostrożni.
Chcę powiedzieć, że teraz ta dyskusja trwa. Ja zasygnalizuję jeden problem związany też z reformą Unii Europejskiej, z tym problemem, który postawił pan redaktor Wittstein. Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej waga państw, siła głosu państw się bardzo zmieni. Ona się zmieni na korzyść tych dużych państw. Jeżeli my mamy teraz, moim zdaniem, powinniśmy to stanowisko zajmować, dyskutować na poszerzenie gdziekolwiek zakresu podejmowania decyzji za pomocą właśnie głosowania większościowego, to musimy wziąć pod uwagę ten aspekt. Być może, moim zdaniem to trzeba by zrobić, należałoby dokonać korekty, więc to zdejmuje z porządku dzielnego. Z tego tylko powodu głosowanie większościowe w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa byłoby poszerzenie spraw, obszaru, które by decyzje byłyby podejmowane, byłoby moim zdaniem niewłaściwe. I to jest postawienie, jest też merytoryczny problem. Trzeba raczej szukać konsensusu, bo to daje legitymację demokratyczną. Nie ma żadnego powodu, by przegłosowywać państwa w jakichś ważnych kwestiach. Ale ja zwracam uwagę na ten aspekt, którego nikt nie stawia, właśnie zmiana siły głosów. Ten system staje się niesprawiedliwy. My jako Polska mamy duże zasługi, stawialiśmy system pierwiastkowy jako sprawiedliwy. Prezydent Lech Kaczyński i tak dalej, znają państwo tę całą historię. I został przyjęty inny system. I ten system ponosi moim zdaniem klapę zupełną, dlatego że jak wychodzi duże państwo, tam się siły głosów zmieniają tak, że są badania ilościowe robione na ten temat, że te mniejsze państwa bardzo tracą. Tyle jeszcze chodzi o to. Ja przepraszam, bo teraz głos powinien profesor Szczerski zabrać, ale coś rozumiem, ad vocem było. Jeżeli króciutkie, to wpuszczam pana profesora Krasnodębskiego, a jak nie, to poczeka na swoje miejsce. Proszę pana profesora Szczerski. Będą ad vocem do obu głosów. Panowie, pan prowadzący z... Cały pomysł na moje wystąpienie właśnie trochę zburzyli, bo ja chciałem powiedzieć w drugim kroku to dokładnie, do czego wzywał profesor Krasnodębski. To znaczy, chcę powiedzieć w ten sposób, że w sytuacji, w której nie doszłoby do tego, o czym mówię, czyli pewnego minimalnego konsensusu, czyli poszlibyśmy drogą tego scenariusza, o którym profesor Krasnodębski mówił, czyli ostrej konfrontacji ideologicznej w Parlamencie Europejskim, a tym samym także na forum polityki europejskiej. Czyli mówiąc, to napięcie, które było budowane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie zniknie, tylko się będzie pogłębiało w związku z, czyli ten scenariusz ten czarny, o którym profesor Krasnodębski mówił, to jedyną drogą, którą my mamy, nie jest pójście w kierunku partii, o których pan redaktor wspominał, bo proszę mi wierzyć, tutaj już niestety mój urząd ministerialny nie pozwala mi tego rozwinąć. Proszę mi wierzyć, że to są inne ślady w tych partiach dla nas negatywne niż te, o których pan mówi, bo to dotyka naprawdę poważnych spraw. To nie jest już tak, że możemy sobie tutaj lekceważyć, mówić to trochę tak publicystycznie o zagrożeniach, które z tymi środowiskami się wiążą. Więc nie jest to droga. Drogą jest to, o czym trochę mówił profesor Czaputowicz, trochę mówił profesor Krasnodębski. Znaczy my wtedy musimy przede wszystkim, niestety panie przewodniczący, porzucić nadzieję na to, że cokolwiek rozegramy na poziomie Parlamentu Europejskiego i na poziomie polityki partyjnej, bo rzeczywiście się może okazać, że to jest niemożliwe. I musimy postawić na siłę państwa polskiego. Bo wtedy nas przed konfrontacją partyjno-ideologiczną tylko może uratować siła państwa polskiego, bo tej nikt nie może podważyć. Tak? To nie jest już kwestia sporu o barwy partyjne czy barwy ideologiczne, to wtedy jest kwestia sporu czy siły potęgi państwa jako instytucji. I my wtedy musimy przerzucić problem sporu w Europie na problem państwowy i budować podmiotowość polskiego państwa w polityce europejskiej. Bo tylko tak możemy zneutralizować marginalizację wynikającą z konfrontacyjnego charakteru głównego nurtu europejskiego. Znaczy mówiąc, jeśli się nie uda zbudować minimalnej zgody, tego minimalnego pozytywnego neutralności w stosunku do Polski, do polskiego rządu na poziomie partyjno-ideologicznym, to trzeba tę nadzieję porzucić i dać sobie z tym spokój, po prostu bronić naszych pozycji w Parlamencie Europejskim tak, jak to jest możliwe,
w tym sporze ideologicznym, nie wiązać się z siłami antyeuropejskimi w rozumieniu jednak pewnej wspólnoty w Europie, tylko to zostawić jako niestety pieśń przyszłości, której się kiedyś może zdarzy, bo być może, jak profesor Krasnodębski mówił, dojdzie do rozpadu też tych partii głównego nurtu europejskiego. Też przewiduje, że Parlament Europejski, kompozycja partyjna Parlamentu Europejskiego za rok będzie kompletnie inna niż ta, która wynikła z samych wyborów. Tam dojdzie do ruchów tektonicznych, bo tam za duże ciśnienie są w niektórych ugrupowaniach. Więc tu jeszcze jakaś szansa może się pojawić w przyszłości. Natomiast tymczasem, aż to jeszcze nie uda, trzeba budować siłę, podmiotowość polskiego państwa. Poprzez region, Trójmorze, Wyszehrad i poprzez most amerykański. Bo i to jest to, co uruchomiliśmy, co mamy do dyspozycji. Tak budujemy podmiotowość polskiego państwa. Tak? Regionem i mostem amerykańskim. Tak? Właśnie w kontrze do tego, co symbolizuje w Europie Nord Stream 2. Czy tego, że my otworzymy się na zachód, na zachodzie powiedzą nam zdrastwujcie. Tak? Bo tam będą, po zachodniej stronie będą Rosjanie. I my musimy, i NATO tylko przeciwwagą jest most amerykański nad tym, co się może, czym jakby inny most, tak, jest most Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami, a my budujemy drugi most między Polską a USA i jeszcze i pionowo region, tak. I to jest cała gra, która może się na poziomie państwowym rozegrać dzisiaj i to jest to, co może być naszym antidotum na tę konfrontację ideologiczną, która być może rzeczywiście jakby zaostrzy się i nie będzie tego, o czym mówię. Czyli nikt nie będzie pozytywnie odpowiedzieć na propozycję, o której mówię, czy propozycję tej pozytywnej neutralności. Ale w ten sposób docieramy do problemu zasadniczego, a mianowicie, czy te dwie sfery, prawda, czy te dwa wymiary, czy te naszej polityki dadzą się od siebie oddzielić. Bo przecież na tym polega nasz problem teraz z polityką europejską, z tym mainstreamem, że on się na taką odbudowę siły polskiego państwa zgodzić nie chce. I na tym polega teraz, bo pan, ja mówiłem oczywiście, że my głosujemy często tak jak IPP, jak EPP, owszem, ale to w takich sprawach konkretnych, tam dotyczących polityki przemysłowej, jakiejś tam energetycznej i tak dalej. Ale różni nas z mainstreamem i jedna zasadnicza rzecz. Mianowicie my się usiłujemy wybić na podmiotowość, mówiąc wprost, na niepodległość. A EPP, czym jest EPP? EPP było zawsze instrumentem władzy hegemonii niemieckiej, prawda? Jak długo w Niemczech rządzili chrześcijańscy demokraci, wspomagani oczywiście, przecież to była wielka koalicja berlińska, tylko na poziomie europejskim. I przecież cały ten nasz spór z nimi właśnie polegał na tym, no, że owszem, my możemy z nimi głosować w tych innych ważnych kwestiach, ale w tej najistotniejszej dla nas, najistotniejszej, nie ma z nimi zgody, ponieważ propozycja Manfreda Webera to nie jest dalsza koordynacja polityki zagranicznej, tylko podporządkowanie naszej polityki zagranicznej, która będzie głosowała i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, mamy, więc tak, jak się teraz te siły układają? No, z drugiej strony powstaje ALDE, nowe ALDE, które prawdopodobnie prezydent Macron chce uczynić równie skutecznym elementem, znaczy instrumentem polityki francuskiej, tam się będą te ścierały również w parlamencie, w instytucjach, bo w tym sensie nie da się jednego od drugiego odłączyć, chociaż można jakby zmienić arenę, prawda? Arenę tego sporu. I ja tu się zgadzam, że może być to dla nas taka bardzo rozrywkowa, czy nawet wypoczynkowa kadencja, bo nie będziemy nic mogli zrobić, ponieważ będąc bardzo małą grupą, nie będziemy nawet w tych konkretnych legislacjach zabierać głosu, bo nie po prostu nie będziemy mieli tych sprawozdań, które są dla nas istotne. I teraz jaka jest alternatywa? No, alternatywa teraz na poziomie europejskim, to po pierwsze, jeżeli chodzi o parlament, oczywiście to w jakimś sensie to jest tylko jedna część polityki europejskiej, może nie najważniejsza. No to jest uczynienie, co jest jakimś oczekiwaniem, z EKR-u polskiej grupy. Tam mamy 26 posłów, a potem 27. Tak jak jest ta niemiecka, jest ta, prawda,
I ona musi być w miarę spoista, dobrze zarządzana i w miarę duża. I w miarę duża. I przecież też jest tak, że w Parlamencie Europejskim, no, Liga na przykład była kiedyś w EPP. Przecież my mamy tam w różnych tych partiach, są bardzo różne partie, które skądinąd z punktu widzenia czysto takich analityczno i na poziomie krajowym nie są bardzo sympatyczne, prawda? Nawet głoszą pewne hasła, no, które już nie będę dawał przykładu, które dla nas Polaków niezupełnie były do zaakceptowania. Więc ja bym powiedział tak, a teraz... Jeżeli panowie mówią, że będziemy budować siłę polskiego państwa na tej płaszczyźnie międzypaństwowej, to ja się zgadzam, tylko zawsze jest pytanie, z kim i w jaki sposób. No, wydaje mi się, że wtedy partnerem dosyć silnym mogą być tylko te państwa, które są zainteresowane naszą podmiotowością, podmiotowością regionu. A więc znowu dochodzimy do tego, że musimy w tych krajach wspierać te siły, które podzielają naszą wizję Europy. Tutaj mówiliśmy na tym jednym z poprzednich panelów o Europie ojczyzn, no, wizję roli państw narodowych generalnie, a ten mainstream je to wszystko neguje, więc na przykład bardzo szybko się może okazać, że takim głównym partnerem bardzo obiecującym jest dla nas, są dla nas na przykład Włochy. A jeżeli Włochy, no to dlaczego w zasadzie nie mamy z nimi współpracować na poziomie Parlamentu Europejskiego w jednej grupie? A we Francji, no nie wiadomo, w Francji też się może za chwilę wszystko zmienić, prawda? Więc znowu na poziomie państwa. I teraz jest pytanie, czy my jako państwo, teraz wracam do kwestii, pozwolę sobie na dwie krytyki, prawda, naszej, znaczy polityki zagranicznej, patrząc trochę z zewnątrz. Po pierwsze, mam wrażenie, że jesteśmy spóźnieni. Spóźnieni, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę europejską, że jesteśmy reaktywni. No bo są na stole różne kandydatury, nawet jak mnie pytają dziennikarze. Ostatnio miałem też ciekawą na ten temat dyskusję z kolegami czeskimi w Pradze. Kogo my byśmy chcieli wysunąć? Czy wykreowaliśmy przez ostatnie parę lat jakiegoś kandydata na jakieś stanowisko? Czy może panowie wiedzą, to jest moje pytanie. Ja mam tylko wrażenie, że jesteśmy spóźnieni, że my tylko mówimy, kogo nie chcemy i ewentualnie ktoś inny wymyśla kandydatu. Więc to jest jakby jeden rodzaj krytyki. A drugi rodzaj krytyki jest następujący. Dzisiaj dyplomację, dzisiaj politykę zagraniczną nie uprawia się tylko w tego rodzaju negocjacjach, o których my mówimy, tylko uprawia się przez politykę, przez dyplomację publiczną, czyli przez wspieranie w tych krajach, z którymi chcemy kooperować, tych nurtów kulturowych, społecznych, politycznych, które są nam bliskie. I znowu nie możemy w związku z tym oddzielić wzmacniania państwa polskiego, prawda, od tej polityki, która jest po części partyjna, nie jest tylko partyjna, prawda, jest po części działaniem NGO-sów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze wracając do tego EPP. Owszem, no my możemy z nimi współpracować, ale przecież pan minister mówi, tam są dwie partie. No właśnie, są takie partie, które im odpowiadają, ponieważ im zawsze będzie odpowiadała taka partia, dopóki się nie zmieni sama EPP i cały nurt chrześcijańskich, tak zwanych chrześcijańskich demokratów w Niemczech, które są przystawkami innej polityki. W związku z tym dlatego nie ma miejsca, ponieważ nie chcemy być przystawkami tej polityki, musimy, prawda, dokonywać pewnych trudnych wyborów, a te trudne wybory powinny jednak być wspierane o wiele bardziej energicznymi działaniami w tym zakresie, o którym mówiłem, mianowicie dyplomacji publicznej. Dziękuję. Zanim oddam głos, chciałem tylko dla tych państwa, którzy nie widzieli, to w momencie, kiedy profesor Krasnodębski mówił o tym, że polska polityka nie przygotowuje tych swoich kandydatów, to panowie ministrowie wymienili między sobą znaczące uśmiechy. Nie wiem, co one znaczyły, ale z pewnością były znaczące. Tajemnicze tak, uśmiech. W każdym razie, teraz głos powinien mieć pan minister Czaputowicz, ale zgłaszał się do ad vocem, więc nie wiem, to panowie ministrowie muszą ustalić, czy odda pan kawałek swojego głosu chwilowo, bo proszę to pan minister Szewski. Jedno zdanie, bo byłbym na te zarzuty czy uwagi profesora Krasnodębskiego byłbym w słabszej pozycji, gdyby nie
praktyka, którą możemy postawić na stole. Jednak pamiętajmy na przykład, tak, na zarzuty mówiące o tym, że partnerów nie mamy, tak, że musimy, że partnerzy muszą być już postawieni tak, że trzeba postawić na grupy polityczne w tych krajach po to, żeby uzyskać potem ich przychylność jako państw. No właśnie tak nie jest. I na tym polega siła tego scenariusza, o którym ja mówię, bo popatrzmy na przykład na to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie dzisiaj realizować projekt dywersyfikacji gazowej z północy. Tak? Silnym partnerem właśnie na gruncie państwowym okazała się być Dania, która poszła także na dużą jednak, jak powiem, odwagę, tak, w decyzjach politycznych, które wspierających Polskę. Tam w ogóle nie rządzi nikt, kto ma wspólnego cokolwiek z Prawem i Sprawiedliwością, ale natomiast państwową to było do rozegrania. Tak? I Dania dzisiaj jest naszym partnerem strategicznym w zakresie dywersyfikacji w kontrze także do Nord Stream 2. Tak? I to jakby historia jest dłuższa, to my wszyscy wiemy, w jaki sposób do tego doszło, że ta Dania jest takim naszym przyjacielem w tym względzie, ale jest realnym partnerem. Tak? Udało się to załatwić. Tak? Mówimy o Trójmorzu. Tak? To też wymaga na gruncie państwowym od tych krajów odwagi. Bo Trójmorze jest projektem, myśmy świeżo wrócili z ministrem Czaputowiczem ze szczytu Trójmorza, to jednak jest projekt naprawdę, który ma bardzo wielu jawnych i ukrytych przeciwników. Tak? Niektórzy z przeciwników są nawet partnerami, tak? tej inicjatywy. Tak? Więc on nie jest łatwym, lekkim, przyjemnym projektem. Tak? A my go budujemy konsekwentnie właśnie międzypaństwowo w tym. I to nie ma żadnego tam interesu partyjnego w tym, żeby to się udawało. Tam jest wiele jakby różnych sprzecznych interesów partyjnych wewnątrz także poszczególnych państw. A mimo wszystko ciągniemy to. On bardzo dojrzewa, staje się rzeczywiście dzisiaj projektem w pełni jakby funkcjonalnym, operacyjnym. Tak? Więc to jest przykład tego, że można, jeśli właśnie budować na poziomie tych państwowych interesów, można budować podmiotowość i Polska dzisiaj właśnie to robi, tak mówiąc, działając na różnych polach. Mamy tego przykłady, tak konkretne, które rzeczywiście, jak powiedziałem, wymagały od państw, które się do nas przyłączyły, wymagały odwagi politycznej. To nie jest bez kosztów to, że się złączyły z polskim interesem w zakresie bezpieczeństwa energetycznego czy w zakresie podmiotowości regionalnej. Pan minister Czaputowicz, ale chciałbym zwrócić uwagę, pan minister Szczerski zwrócił uwagę na to, że znaczy trzeba budować, opierać się o siłę państwa, czyli siłę państwa, które prowadzi pewną grę w Unii Europejskiej, a więc między innymi w tym układzie Trójmorza. I teraz jest pytanie, na ile ci nasi potencjalni partnerzy, bo tu też pan profesor Szczerski zauważył, że nie wszyscy ci partnerzy są takimi gorącymi partnerami. Jak patrzymy na zachowania tych państw, zresztą wielu krytyków tego mówi, że właściwie na dobrą sprawę my mówimy, że nas historycznie łączą różne rzeczy, ale realnie jakoś tej świadomości brak. Właśnie na ile ona jest mocna, na ile jest na tyle mocna, żeby pozwoliła tym państwom stworzyć koalicję, która stałaby się podmiotem w Europie. Już odpowiadam na to pytanie, ale jeszcze uwaga do wypowiedzi, jeśli mogę, profesora Krasnodębskiego, bo ona jest ważna. Mówimy o Parlamencie Europejskim w tym wymiarze i było słowo, że wspierać tych, którzy jakby nam sprzyjają w tych państwach. Tylko że to nie tak wszystko funkcjonuje. W Niemczech podejrzewam, że całe spektrum polityczne nie jest zainteresowane, praktycznie wszystkie partie nie są zainteresowane jakoś w szczególny sposób odzyskaniem podmiotowości Polski, że ona będzie bardziej skutecznie realizować swoje interesy. Natomiast jeśli chodzi o państwa naszego regionu, to w tych państwach, na przykład Grupy Wyszehradzkiej, wszyscy są zainteresowani w odzyskaniu podmiotowości swoich państw, niezależnie do jakich grup należą. Teraz w EPP oczywiście kooptuje się, tak jak pan profesor powiedział, ja zdaję sobie sprawę z roli Platformy Obywatelskiej, ale tam są też takie partie jak Fidesz Orbana, który inaczej to postrzega, która jednak może realizować swoje interesy w ramach. Teraz przechodzę to jakby na marginesie, bo to jest po prostu ten wymiar państwowy, moim zdaniem jest decydujący i w tej skali relacji niepartyjnych już, czy Parlamentu Europejskiego państwowych z Niemcami, jak wszyscy wiemy, mamy tutaj bardzo dobrą współpracę, podobne interesy. Natomiast jeśli chodzi o
ugrupowania regionalne, Grupa Wyszehradzka i też Inicjatywa Trójmorza. Pytanie pana redaktora, na ile te państwa będą to wspierać? Odpowiedź dla mnie tutaj jest dość oczywista. Tak długo, jak będzie to dla nich korzystne, ale czy na przykład będą mogły się postawić, jeżeli te interesy będą inne w stosunku do Niemiec? Moja odpowiedź jest taka, nie będą się narażać. Jeżeli będzie dla nich korzystniejsza współpraca, wejście w sojusz na przykład z Niemcami, to wówczas jest za duże ryzyko i ta współpraca tutaj nie będzie się dobrze rozwijać. My musimy w sposób dyplomatyczny umiejętnie artykułować te interesy. Na przykład wspomniałem o tym dużym sukcesie, bo to zostało zauważone w Europie, spotkaniu tu na zamku tych 13 premierów na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Ale oczywiście ile tam było przeciwdziałań, żeby nie było nic konkretnego, to my wiemy jako dyplomaci, jak trzeba było przełamywać poszczególne państwa. Nie jest to optymistyczna może odpowiedź na pytanie, które postawił pan redaktor, ale jest szczera odpowiedź. Nie. My jesteśmy średnim państwem. Jeżeli my potrafimy to zorganizować, traktujmy to jako sukces, ale nie będzie tak, że wszyscy tutaj za nami pójdą, zostawiając te główne interesy Unii Europejskiej. Ja tylko chciałem zadać tak, że jeżeli przechodzimy na tą arenę międzypaństwową, ten wymiar międzypaństwowy, to trochę wszyscy oddychamy z ulgą i mówimy, no Trójmorze, rzeczywiście wspaniała inicjatywa, niektórzy, którzy chcieli to torpedować, chcą się przypisać, rzeczywiście spotkanie trzynastki, współpraca z Danią, Szwecja, no, różne. I teraz oczywiście to jest tak, że niezależnie od tego, jakie tam są rządy. W związku z tym te podziały ideowe, prawda, czy to są socjaldemokraci, czy to jest jakieś Anno Babisze, jacyś liberałowie, że to jest jakby drugorzędne. Problem oczywiście z Parlamentem Europejskim, z polityką europejską polega na tym, że jest jeszcze ten wymiar tych rodzin politycznych. Ale przecież problem polega na tym, że polityka europejska nie ogranicza się tylko niestety do strefy tej sfery międzypaństwowej i kooperacji przyjaznych sobie narodów, którzy mają wspólne interesy, na przykład Duńczycy i Polacy, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 i Norwegowie, tylko jest jeszcze ta EU, która na dodatek i cała ta batalia polityczna, teraz ideowa, przecież się toczy też o to, czy ta Unia ma iść w stronę federalizmu, to znaczy, żeby tego rodzaju układów i polityki, o której mówimy międzypaństwowej, było jak najmniej. Jakby, że było jak najmniej. Albo żeby ona się ograniczała, bo ona już doprowadziła do ograniczenia naszej polityki zagranicznej tylko do wewnątrz europejskiej plus amerykańskiej niestety, prawda? Bo Unia chciałaby nas reprezentować i to jest w zasadzie to, co Weber mówił jako spitzenkandydat, no, że będzie głosowana to, prawda, kwalifikowana większością głosy, ktoś inny będzie nas reprezentował. Więc przecież tego wymiaru europejskiego nie możemy odłączyć tego państwowego, ponieważ no, na tym to polega, że jednocześnie używa się nawet niektóre te państwa, które z nami w pewnych sprawach na poziomie międzypaństwowej współpracują, chcą współpracować. Z drugiej strony są czasami, nie zawsze na szczęście, skłonne ograniczać naszą podmiotowość, używając do tego instytucji europejskiej. Ja powiem, że czasami jak słucham dyskusji o polityce zagranicznej, to przypomina mi się to rozróżnienie, czym się różni pesymista od optymisty. Że pesymista mówi, no już gorzej być nie może, a optymista mówi, nie może, może. Oczywiście, że może być jeszcze gorzej, tak? Natomiast tylko się zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Jedną, o której mówi profesor Czaputowicz. W tej grze międzypaństwowej, zwłaszcza regionalnej, to my też musimy sobie zdać sprawę z tego, że oczywiście Polska w regionie ma sytuację szczególną. Z racji wielkości potencjału samego państwa, jego potencjalnej potęgi. Tak? Ten region to jest region krajów średnich i małych. I ja nie będę mówił nazwy państwa, ale jeden z prezydentów, na którym ze spotkań Trójmorza powiedział wprost, tak? Że gdyby się miała Unia Europejska rozpadać na jakąś pierwszą, drugą prędkość, to on powiedział, a wy jako Polska,
mielibyście się znaleźć w tej drugiej prędkości, to ja zrobię wszystko, żeby być po innej stronie. Bo moje państwo nie przetrwa w drugiej prędkości. Nie przetrwa w tej luźniej zintegrowanej Europie, bo jesteśmy zbyt mali, żeby w ogóle sobie poradzić. Wy sobie poradzicie, więc ja rozumiem twoją, tam, tak do prezydenta, ja rozumiem twoją strategię, tak, że Polska dąży do jedności europejskiej, ale egzystencjalnie, to nie jest dla nich egzystencjalny strach, tak, o tym, gdzieś dyskutuje się, to jest polityczny postulat, żeby Europa była jedna, nie rozpadała się na różne prędkości, tak, ale nie jest to postulat egzystencjalny. A mówię, a dla mojego państwa to jest postulat egzystencjalny. Bo jakby się rozpadło na kilka prędkości, a my byśmy byli w tej drugiej, czy trzeciej, czy czwartej, to nas nie ma. Tak? Więc to też trzeba brać pod uwagę, tak? że tego typu różnice spojrzenia są oczywiste także w regionie. Tak? Że my jako Polska patrzymy na różne procesy jako na właśnie polityczne wyzwania i wobec nich się opowiadamy. Natomiast niektórzy patrzą to na zupełnie w gruncie zupełnie podstawowym na te problemy. I druga rzecz jest taka, że uważam, że nie ma silniejszego impulsu do budowania właśnie tej jedności regionalnej, wbrew nawet różnego rodzaju naciskom partyjno-różnym państwowym, niż kwestia bezpieczeństwa. I to nas przerzuca do tego, co się ma wydarzyć w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie, tak? Jeśli Polska realnie ma szansę zająć pozycję tego centrum bezpieczeństwa, ośrodka bezpieczeństwa regionalnego w oparciu o sojusz polsko-amerykański w ramach NATO, z dystrybucją bezpieczeństwa z Polski na region, to jest tak silne spoiwo, które jest w stanie nawet przezwyciężyć naciski partyjno-ideologiczne. Bo jeśli jest tak, że podwieszone bezpieczeństwo regionu będzie pod Polskę, bo Polska będzie tym ośrodkiem dystrybucji bezpieczeństwa na region, to jest fundamentalna zmiana, która zmienia nie tylko pozycję Polski, ale także spójność regionalną. Bo to chodzi o to, żeby nasze bezpieczeństwo, bo ich różnych krajów okolicznych było podpięte pod Polskę. Tak, jeśli to się uda, a do tego przecież zmierzamy, ten proces, który ma być uruchomiony w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, ku temu ma zmierzać, tak? To rzeczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Tak? I to jest to, jaka jest stawka dzisiaj tego, co się dzieje w naszej polityce zagranicznej, która jest aktywna. To ja nie zgadzam się z tezą o reaktywności tej polityki, ale jest aktywna, bo tworzy fakty, tworzy instrumenty, tworzy rzeczywistość. Bo przede wszystkim jedna, co jest dla mnie najważniejsze, to bo nie wiem, ile będzie rund jeszcze, więc powiem jeszcze jedno zdanie, które chciałbym powiedzieć koniecznie. Jak myślę o tym moim doświadczeniu pracy dla prezydenta przez ostatnie 4 lata, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jedna jest rzecz dla mnie najważniejsza i chciałem to Państwu też jasno powiedzieć. Ja mam od 4 lat świadomość, że pracuję dla prezydenta wolnego kraju, że my prowadzimy wolną politykę wolnego kraju, który podejmuje własne decyzje. Potem nas historia oceni, czy te wybory, jakich dokonywaliśmy jako ci odpowiedzialni za politykę państwa w polityce międzynarodowej, były słuszne czy nie. Ale nikt nam nie powie, że to były wymuszone decyzje. Że nie mieliśmy wyboru, że nie byliśmy wolni w naszych decyzjach. Jesteśmy wolni w naszych decyzjach, to jest najważniejsze. Tak? Bo od tego zaczyna się podmiotowość, od świadomości wyboru i podejmowania decyzji o wyborze polityki, o wyborze kierunku drogi. Tak? Potem to nie oznacza, że jesteśmy zawsze, mamy rację. To oceni historia. Ale mam świadomość pracy dla prezydenta wolnego kraju. To jest niezwykła przyjemność. Ja potwierdzam, że prowadzimy politykę podmiotową i ja rzeczywiście tutaj nie chcę jakby definiować polskiej polityki zagranicznej w tym szerszym kontekście, ale rzeczywiście na przykład nasze zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście nie jest
mile widziane w Europie Zachodniej, w niektórych tych głównych państwach, natomiast my to prowadzimy. Ale z drugiej strony też atutem naszym jest członkostwo w Unii Europejskiej i możliwość kształtowania tam, wypowiadania się, obrony pewnych wartości, pewnej polityki. Na tym polega nasza atrakcyjność dla Stanów Zjednoczonych. Trzeba to widzieć w pewnym takim połączeniu. Mogę dać przykłady, na przykład nasza konferencja warszawska na temat tutaj pokoju na Bliskim Wschodzie będą te działania z Amerykanami kontynuowane. Ona jednak zrobiła wrażenie, że my, będąc w Unii Europejskiej, akceptując tą politykę zagraniczną wobec Bliskiego Wschodu, czy Iranu, czy JCPOA, tego porozumienia, jednak potrafiliśmy coś zaproponować sami. Przebiegło to z sukcesem. Natomiast sama polityka Unii Europejskiej, zagraniczna, ona jest dość w większości wypadków zbieżna z naszą polityką. Na przykład sankcje wobec Rosji są utrzymywane jakby siłą pewnej mobilizacji, bo oczywiście są państwa także z naszego regionu, powiedzmy sobie szczerze, które wolałyby tutaj zostawić te sankcje, rozpocząć bardziej intensywną współpracę. Zresztą one prowadzą tą współpracę, jeśli chodzi o na przykład kwestie energetyczne, więc to nie jest takie proste. Nie możemy mieć jakichś dużych zarzutów do kierunków polityki zagranicznej, bo to jest obrona demokracji, wsparcie słabszych, interweniowanie, obrona prawa międzynarodowego, jest to zbieżne z naszą polityką, aczkolwiek są pewne niuanse. I tutaj jest ta zasadnicza kwestia. Ona jest wyartykułowana w dyskursie politycznym i mediów, natomiast ona się nie przejawia, jeśli chodzi o stanowiska między premierami czy ministrami spraw zagranicznych. Ta antyamerykańskość Europy Zachodniej, to coś takiego jest, czemu my musimy się przeciwstawiać. Dla nas tym priorytetem jest właśnie zasypywanie przepaści między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i te wszystkie działania, które prowadzimy w sferze bezpieczeństwa. Także tam jest inny instrument NATO, to się wszystko łączy. Dziewiątka bukaresztańska, znowuż regionalne ugrupowanie, na którym konsultujemy stanowiska odnośnie do bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć, moja taka uwaga jest, że ja mam poczucie, że my jesteśmy silnym państwem, w którym się wszyscy liczą, natomiast rzeczywiście w opinii publicznej, w tej narracji, to się tak wcale nie przejawia. Ale i myślę, że to jest dużo do zrobienia, bo ta krytyka powtarzana ciągle. Ostatnia uwaga dotycząca naszych, jak tak powiem, w sporze z Komisją Europejską rozstrzygnięć. No przecież my żeśmy wygrali bardzo ważny spór z Komisją Europejską dotyczący podatków od supermarketów. To zawsze się wszystkim wydaje, jak Komisja coś krytykuje Polskę, to ona ma rację. No nie, w tym wypadku nie miała racji. To my wygraliśmy. To my bronimy tej wolności i tej suwerenności państw. I proszę zwrócić uwagę, sojusznikiem dla nas jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I drugi przykład, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może niezbyt szeroko rozpowszechnione, ale bardzo ważne. Który stwierdził, że system prokuratury w Niemczech nie jest niezależny i domaga się reformy tego systemu w pewnym aspekcie, co pokazuje, że my jesteśmy tym wzorem w pewnym sensie, a tam są te problemy. Pan minister powiedział, że nam jest po drodze z Unią Europejską, kiedy Unia Europejska chce zabiegać o prawa w wymiarze międzynarodowym, no to my na własnej skórze te prawa odczuwamy, bo zostaliśmy pozwani przez Komisję Europejską, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z litery z traktatu, któregośmy nie podpisali. No to jest taka manifestacja, prawda, obrony. Przepraszam, że pozwalam taką drobną złośliwość. A tak przy okazji zupełnie chciałem powitać na naszym, bo to powinienem to zrobić od razu, ale to jakoś tak się zrobiło, powitać znamitego gościa, panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, razem z małżonkiem, ambasadorem w Niemczech. Ale zdaje się, że pan chciał od razu odpowiedzieć, Beszo. Chciałem coś kontynuować, ale proszę. Ale ja po prostu mówię o tym, o polityce zagranicznej. Do tego się odnoszę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zajmuje się kwestiami wewnątrzkrajowymi, tylko chodzi mi o politykę wobec naszego sąsiedztwa, państw trzecich. Natomiast oczywiście też trzeba walczyć z tym, że jeżeli Komisja Europejska twierdzi, że w Polsce jest łamane prawo, że to jest prawda objawiona. Nie.
My wygraliśmy tę sprawę. Dlaczego? Moim zdaniem to trzeba jednak podkreślać. Traktat, musimy przestrzegać prawa Unii Europejskiej. Traktat wyraźnie stanowi, że Komisja ma prawo zwrócić się do Rady, która podejmuje decyzję i ewentualnie karze, czy przywołuje państwa do porządku. Komisja Europejska nie zrobiła tego, dlatego że wie, żeby to głosowanie przegrała. Innymi słowy, to jest pewien sukces pokazujący, jak można w ramach tych ram prawnych, które występują, tutaj funkcjonować. I raczej to trzeba w ten sposób interpretować. Dobrze, ja chciałbym, ja mam mówić szczerze, to chciałbym szczerze poruszyć pewną sprawę, to znaczy właśnie relacja Europa, Stany Zjednoczone, Polska. Chciałbym zwrócić uwagę, że od pewnego czasu Niemcy posługują się Europą jako konstrukcją, Unią Europejską jako wehikułem swojej potęgi, jako instrumentem swojej potęgi. I zwróćmy uwagę, bo to bardzo paradoksalne jest, że wspólnoty europejskie są powołane po to, to czasami mówiono wprost, żeby spętać potęgę Niemiec. Potem Unia Europejska, kolejne traktaty, traktat w Lizbonie miał niby, prawda, ograniczyć potęgę tego najsilniejszego państwa. Okazało się, że to najsilniejsze państwo potrafiło wykorzystać te instytucje, no bo to trochę tak utopijny projekt, a utopijne projekty mają to do siebie, że nie działają i stają się instrumentem realnych władz. No ale dobrze, ale Niemcy posługując się tą Unią Europejską, stają się potęgą i chcą stać się potęgą globalną. Rozgrywać swoją grę globalną, dlatego mają swoje własne stosunki z Rosją, które bardzo zabawnie przebiegają, bo jeżeli chcą, no to prawda, mogą się angażować w jakieś sankcje, jak chcą, sobie budują gazociąg, się niespecjalnie przejmując zdaniem innych państw europejskich. I tutaj udało im się narzucić, jeszcze biorąc pod uwagę inne takie nastawienie antyamerykańskie, a zwłaszcza wymierzone w obecnego prezydenta, taką dość ostrą linię antyamerykańską dominującym krajem i środowiskom w Unii Europejskiej. Polska zachowuje się zupełnie inaczej. No i teraz jest pytanie, na ile da się pogodzić te dwie orientacje. Polska zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo nasze jest związane ze Stanami Zjednoczonymi, z potęgą Stanów Zjednoczonych. Opowieści o, prawda, siłach potężnych Unii Europejskiej na razie należą do dziedziny retoryki czystej, bo nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek mogło powstać. Jak patrzymy na to, jak działają, jaki jest potencjał tych państw konkretnych, na przykład Niemiec, militarnych, no to jest żaden. W związku z tym no, moje pytanie odnosi się do tego specyficznego napięcia i na ile ono będzie rzutowało na rozwój naszych relacji, naszej pozycji w Europie. Kolejno, tak? Czy jak panowie chcą? Proszę. Ja jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze dotyczącą tutaj padła ta deklaracja pana ministra Szczerskiego i pan minister Czaputowicz do tego przypisał, że to o tym że się prowadzimy politykę, że pan ma takie poczucie, że prowadzimy politykę wolnego kraju. No i to jest oczywiście ważna deklaracja. Uważam to za oczywistość. Natomiast no jednak ja bym powiedział tak, te próby ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne, daleko idące ze strony komisji, komisarzy, no jest coś, no, co jest pewną kroplą goryczy, prawda, które zniszczony nasz wizerunek, bo przecież w wielu dyskusjach, dzisiaj też słyszałem od kolegi Lecha Majskiego, który kręci właśnie film i mówi, że, przepraszam, że myślę, że mogę to ujawnić, ale taka anegdota, że miała przyjechać aktorka i boi się przyjechać do Polski, bo przecież u nas panuje dyktatura i faszyzm. I o tym nie możemy zapominać, prawda, bo to nie jest tylko wizerunek, prawda, bo to jest kwestia naszej miękkiej siły, soft power, prawda, to jest jednak coś, co zostało wykreowane, nie jest tylko wykreowane przez media, tylko przez polityków i tak dalej, więc to nie jest tak, że ta
nasza wolność, którą w tych relacjach, no szczególnie transatlantyckich, rzeczywiście odnosimy, wiem, sukcesy, czy w tym przypadku inicjatywy Trójmorze, ale prawda jest ta druga strona rzeczywistości, o której nie powinniśmy zapominać. I teraz tak, ja mam takie trochę poczucie też pewnego déjà vu, bo zawsze, kiedy mamy pewne kłopoty w Europie, no to zawsze oczywiście patrzymy na tego naszego najważniejszego partnera i rzeczywiście gwarantującego całej Europie bezpieczeństwo, czyli na Stany Zjednoczone. I taka trochę jest ta epoka przypominająca oczywiście czasy George'a W. Busha i wszystkie nasze nadzieje, które były związane wówczas, prawda, z tarczą antyrakietową i tak dalej, w czasie kryzysu irackiego. I wtedy, jak wszyscy pamiętamy, no, kanclerz Schröder mówił o budowaniu osi Paryż-Berlin, Moskwa, a prezydent Chirac mówił o tym, że nie skorzystaliśmy z szansy, żeby być cicho. I teraz... Może zamknąć, tak. I teraz oczywiście tamte nadzieje się nie spełniły, bo przyszedł inny prezydent, liberalny, liberalno-lewica, wracając teraz do wymiaru ideologicznego, i natychmiast się okazało, że sytuacja się zmieniła radykalnie. Ja bym chciał, żeby tym razem te nasze nadzieje na to partnerstwo się spełniły i żeby cena za to partnerstwo też, bo tu też się pojawiają pewne zagrożenia, nie była zbyt duża. Ale nawiązując do pytania pana redaktora Wilcztajna, chciałem powiedzieć, czy to znaczy, że czy jesteśmy w stanie w związku z tym, ale uciec od tego, co jest jednak rdzeniem tego dzisiejszego problemu europejskiego, tego sporu, prawda, o federalizację Europy, no, która będzie ograniczała w każdym zakresie naszą autonomię, w związku oczywiście nie tylko relacje, bo przypominam, że niedawno, chyba ze 2 miesiące temu, było takie słynne spotkanie, które zwołał pan prezydent Macron z przywódcą chińskim, panem Xi, i zaprosił jeszcze panią kanclerz Merkel i Jeana-Claude'a Junckera, i to dotyczyło między innymi takiej kwestii, że ostrzegano Chiny, żeby oni nie mogły sobie wybierać tak dowolnie partnerów na terenie Europy, a ci partnerzy nie mogli znowu też tych relacji rozwijać w sposób dowolny. Czy ten trend do federalizacji nie będzie oznaczał, że te nasze możliwości w przyszłości tego rodzaju również w relacjach transatlantyckich będą się kurczyły? To po pierwsze jedno pytanie. A drugie pytanie, no czy my dzisiaj, skoro się ścierają wyraźnie wizja francusko- i niemiecka Unii Europejskiej, narastają, a oprócz tego mamy konflikt włosko-francuski, no to czy my dzisiaj jesteśmy w stanie jakby, no nie wiem, udawać, że tych konfliktów nie ma i nie zająć wobec nich stanowiska? Jeśli mogę się odnieść do pana tutaj takiej analizy geopolitycznej, właśnie wzrost znaczenia Niemiec. Ja myślę, że to jest potwierdzone też w pewnym sensie w naukach politycznych, i proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu większość badaczy, ten nurt można określić mianem takim liberalnym spojrzeniem, uważało, że instytucje międzynarodowe, w szczególności instytucje unijne, one w długim okresie czasu bronią interesu słabszych państw. I Polska w latach 90. my przystąpimy do Unii Europejskiej, wzmocnimy komisję, no bo ona zawsze będzie dbać o prawo, o to, żeby wszyscy mieli takie same prawa, i w zasadzie jest w długim okresie czasu korzystna dla tych mniejszych państw. To była w ogóle istota procesu integracji europejskiej. Natomiast nurt realistyczny głosił, że instytucje europejskie są instrumentem realizacji tych silnych państw. I badacze zwracają uwagę na te wszystkie zmiany traktatowe. Ja wspomniałem dzisiaj o systemie głosowania w traktacie lizbońskim. One wszystkie zmierzały w kierunku umocnienia Niemiec jako tego głównego państwa, tak i Francji. Czyli ten spór jest rozstrzygnięty. Ja potwierdzam tą tezę. Tak, siła Niemiec rosnie. Tak też potwierdzam, że Niemcy chcą wykorzystać projekt europejski, żeby zwiększyć swoją siłę globalną i tak dalej. Ale mogę powiedzieć, że wszystkie państwa to robią. My też chcemy wykorzystać instytucje europejskie o to, żeby broniły naszych interesów. Wystąpiliśmy
do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie podatku od supermarketów, wygraliśmy. No, pokazujemy, że my też chcemy je wykorzystywać do tego. Tu nie jest nic takiego tajemniczego za tą analizą. Druga moja uwaga dotyczy wystąpienia i tego po raz drugi wrzuca pan profesor nam pomysł dyskutowania kwestii federalizacji. Ja od razu powiem, że niezbyt dobrze do tego my podchodzimy w interpretacji tego trendu, a zwłaszcza używania tych pojęć, bo moim zdaniem to, co się dzieje, to nie jest federalizacja, to jest chęć zwiększenia potęgi państw. I to w zasadzie jest sprzeczne z koncepcją federalizmu, federalizacji. Gdybyśmy chcieli porównać Unię Europejską do Stanów Zjednoczonych, no to Niemcy, Francja to byłyby coś tak jak na przykład Kalifornia albo Arizona, prawda? Państwa, ale czy te państwa są gotowe na to, na pozbycie się suwerenności, pomijam kwestię Polski? Podejrzewam, że nie. I bardzo ciekawa dyskusja toczyła się ostatnio właśnie w tym kontekście między Niemcami a Francją. Prezydent Macron mówi suwerenna Europa, suwerenność, władza najwyższa. Suwerenność implikuje, że nie może być suwerenności w ramach suwerenności, bo nie może być najwyższa władza w ramach najwyższej, bo która jest najwyższa. To jest logiczne, logicznie sprzeczne. I prezydent Macron mówi suwerenna Europa, a na to Scholz, wicekanclerz Niemiec, mówi dobrze. No to może Francja by udostępniła swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa stałe Unii Europejskiej. No bardzo logiczna kwestia. Dyskusja się skończyła. Skończyła, już Francuzi nie mówią o tym, już nie ma w tych porozumieniach, ale ta dyskusja jest dostępna. Ja też proponowałem właśnie pójść tym tropem, powiedzieć, no też prawo do broni nuklearnej ma Francja, no gdyby miała Unia Europejska te prawo do broni nuklearnej, tą broń, co ma Francja, to byśmy mogli poważnie mówić o broni europejskiej. Tym bardziej dyskusja się na różnych spotkaniach skończyła. Czyli do czego zmierzam? To są atrybuty federacji, o czym mówię, to ma być jakaś władza. Nie, tam nie chodzi o federację. Nie dajmy sobie narzucić, że, bo federacja, federalizm to ma taką konotację pozytywną. Jeżeli oni prezentują się w takich kategoriach pozytywnych. To jest naukowe określenie na to. To się nazywa imperium. Tak, imperium to znaczy jedne państwo dominują nad innymi. Nie ma imperium, cechuje brak równości z założenia. No więc musimy to demaskować. I gdyby to chodziło o ten prawdziwy federalizm, dałem dwa przykłady, przekazanie władzy, równe traktowanie państw i tak dalej, to byśmy nawet mogli tutaj pewne kwestie dyskutować. Natomiast tutaj chodzi po prostu o wygranie pewnej narracji, pewnej dyskusji za pomocą takich pozytywnych pojęć i negatywnych pojęć. Więc tutaj te dyskusje są właśnie interesujące, ale one też nie są takie jednoznaczne i nie oddajmy pola w tych dyskusjach tak z góry, że wszystko... Tutaj będziemy się wszystkiemu przeciwstawiać, co jest w Unii Europejskiej. Teoretycznie głos. Teraz głos powinien mieć profesor Szczerski, ale ad vocem się zgłaszam. Więc jeżeli, to proszę bardzo, profesor Szczerski. Ja na cztery punkty, o których mój profesor, panowie mówili przed chwilą, chciałbym się do nich odnieść. Po pierwsze, o tej wolności, którą, bo pan profesor tutaj wyraził jakby sceptycyzm wobec tego, czy jesteśmy aby na pewno wolni. No oczywiście jest tak, że no znamy traktat o wolności najbardziej znany, czyli Robinsona Crusoe, Jonathana Swifta i to jest tak, że on też był przekonany o tym, że jest wolny, bo jest sam, a okazało się, że nie. Więc oczywiście jest tak, że my nawet Robinsonem Crusoe nie jesteśmy, bo nie jesteśmy na bezludnej wyspie, tylko pomiędzy w ogóle całym stadem różnych innych państw i interesów, tak? Więc po prostu jest tak, że oczywistym jest, że ta wolność nasza jest w jakiś sposób w nią różnymi instrumentami, różne siły próbują ingerować, ale mimo wszystko się wśród nich obracamy jako ludzie, którzy pytają się przede wszystkim o interes Polski. To jest ta miara tej wolności. Pozycja Niemiec. Ja chcę, do tego wszystkiego, co to było powiedziane, moglibyśmy o tym jeszcze bardzo długo mówić, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną, dodać tylko jeden element. Ona też wynika z błędów innych państw.
albo ze zgody innych państw na to, żeby Niemcy taką rolę odgrywały. To nie jest jakiś proces dziejowy, który jest takim właśnie heglowskim duchem dziejów, że po prostu to jest tak, że musi nastąpić, to hegemonia niemiecka jest rzeczą, która po prostu prędzej czy później musi nastąpić i przynosi jakąś, aż wybrzmiewa, nabrzmiewa, wybucha, następuje katastrofa humanitarna, taka jak wojna światowa i potem znowu ona nabrzmiewa. To nie jest takie prawidło, tak? Po prostu jest tak, że dzisiaj albo niektóre z państw po prostu realnie pracują na rzecz też siły niemieckiej, bo uważają, że to w ich interesie leży. Jeśli będą jakby filarem, czy będą w zaprzęgu, tak, niemieckiej siły. No tak, przecież to pamiętamy deklarację Radosława Sikorskiego jako plan polityczny dla Polski wygłoszony. No, to była koncepcja polityczna. Tak, która mówiła po prostu o tym, że chcemy być przy Niemcach i siła Niemiec jest tak, że będzie dla nas korzystna. Tak? No to nie tylko on to wymyślił, tylko też pewnie w innych różnych krajach tak samo, tacy sami też politycy istnieją, którzy po prostu grają na siłę Niemiec, myślą, że to będzie dla ich kraju, czy dla ich osobiście, czy dla ich kraju, czymkolwiek się kierują w swoich decyzjach, po prostu korzystne. A część wynika z kolei z błędów tych, którzy mogliby być przeciwwagą. Tu wielokrotnie była mowa o tym, że mamy też bardzo taki prosty obraz tej polityki europejskiej, że Francja z Niemcami zawsze się zgadza. Nie, tak nie jest. To profesor potwierdzi jeden i drugi panel ze mną siedzący, że jest wiele sporów też francusko-niemieckich na przykład dzisiaj. Uważam, że trudno mi to, nie chcę mówić tak wprost, bo jednak nie jest moim zadaniem oceniać politykę innych państw, ale uważam, że jest politycznym błędem polityki francuskiej dzisiejszej. Zbyt mała aktywność pozytywna wobec Polski, wobec naszego regionu. Tak, to jest zaniechanie, które osłabia dzisiaj Francję w polityce europejskiej, w moim przekonaniu. Bo taką rolę kiedyś historycznie Francja odgrywała, że mogła być tą przeciwwagą także w naszym regionie jako ten inny partner, który oferował temu regionowi jakąś pozytywną agendę polityczną. Dzisiaj tak pozytywnej agendy politycznej dla tego regionu nie ma i to jest ze strony francuskiej uważam zaniechanie, które powoduje właśnie, że z perspektywy wielu stolic jedyną, która jest punktem odniesienia jest Berlin. Tak na przykład. Więc to jest konglomerat bardzo wielu spraw, które dzieją się, które powodują, że dzisiaj rzeczywiście ta pozycja niemiecka jest tak bardzo widoczne. Jeśli chodzi o USA, to czym się różnimy od czasów George W. Busha, poprzedniego tego napięcia euroatlantyckiego z Polską jako tym sojusznikiem Ameryki, jest to, że my teraz jesteśmy w stanie stworzyć realne instrumenty partnerstwa polsko-amerykańskiego. To nie jest już dobra wola, czy będzie tarcza w Polsce, czy będzie gdziekolwiek indziej, więc się mógł kolejny prezydent tego wycofać, bo to de facto jest wszystko jedno, albo zmienić politykę. Poprzez kontrakty gazowe, poprzez innego rodzaju wciąganie amerykańskiego interesu w interes Polski, to jest sytuacja jest taka, gdzie mamy rzeczywiście do czynienia z interesem obopólnym, tak? I z sytuacją, w której możemy mieć uznać, że to są trwałe interesy, bo one się wiążą po prostu także z interesami gospodarczymi obopólnie korzystnymi, więc to jest coś, co czyni ten sojuszem dużo bardziej realnym. Natomiast przy rozpadzie czy napięciu polityki euroatlantyckiej ważna jest jedna rzecz. My musimy konsekwentnie pielęgnować te formaty, w których USA i Europa są razem, czy na przykład NATO. To jest niezwykle ważne, żeby utrzymywać żywotność NATO, wspierać instytucje natowskie, wspierać sekretarza generalnego Stoltenberga, wspierać wszystko to, gdzie rzeczywiście USA i NATO, USA i Europa są jednocześnie i gdzie polityka amerykańska jest na tyle silna, że Europa po prostu nie może się od niej odwrócić. To jest nasza naprawdę też element racji stanu. Budować, wspierać wszystkich tych, którzy właśnie takie jak NATO, jako instytucjonalnie, czy też politycy w ramach NATO, tą jedność euroatlantycką chcą budować. I na koniec jeszcze, bo nie wiem, czy to była za kartka, czy nie, to, że mamy już kończyć. O jednej rzeczy to chciałem... Proszę się tym nie przejmować, ja okay. Się nie będę przejmował. O jednej rzeczy chciałem powiedzieć jeszcze, bo nawiązując do wcześniejszego panelu. Jeśli myślę o jakiejś słabości polskiej polityki zagranicznej dzisiaj, ale też w ogóle debaty publicznej w Polsce, to my jeszcze nie jesteśmy w ogóle przygotowani na dużą dezinformacyjną akcję w polityce międzynarodowej. Tak? Na zaatakowanie nas w sposób
zorganizowany, zaatakowanie Polski na gruncie narracyjno, takim właśnie dezinformacyjnym. Tak, to jest to rzeczywiście, tak też jako społeczeństwo, też jako media, jako wszyscy ci, którzy działają w Polsce w sferze informacji. Dam krótki, mały przykład i na tym skończę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bądźcie Państwo pewni, że im bliżej będziemy decyzji dotyczących Mierzei Wiślanej, dotyczących Fortu Trump, dotyczących Baltic Pipe, to będzie coraz więcej zorganizowanych akcji dezinformacyjnych, które mają nasze projekty zniszczyć w sferze właśnie emocji społecznych. Tam prosty przykład, bo o tym jeszcze nigdy nie mówiłem, więc będzie dla Państwa jakaś nowość. Proszę sobie wyobrazić, że w styczniu tego roku biuro prasowe Kremla wypuściło informację o depeszach noworocznych prezydenta Putina. Do kogo wysłał prezydent Putin życzenie noworoczne? Na liście tych państw nie umieszczono Ukrainy i Polski. Tę wiadomość, której źródłem jedynym były służby prasowe Kremla, przedrukowali w Polsce wszyscy, łącznie z Polską Agencją Prasową. Ja zapytałem u nas w kancelarii, czy ktokolwiek zapytał, nie mówię o tych wszystkich, tych, którzy są nieprzychylni, ale czy z publicznych mediów, które podawały te informacje, czy ktokolwiek zapytał, państwowy jak PAP, zapytał w kancelarii, czy przyszły życzenia noworoczne od prezydenta Putina. Nie zapytał nikt. Została przedrukowana jeden do jednego depesza, której źródłem była służby prasowe Kremla. Jaka jest prawda? Oczywiście były życzenia dla Polski, bo były standardowo wysłane do wszystkich. W tym także do prezydenta Dudy, od prezydenta Putina. Standardowe życzenia noworoczne, tak jak się wysyła między przywódcami państw. Znaczy nie było nawet minimalnej refleksji. Tak? Więc jeśli Polska Agencja Prasowa i media publiczne przedrukowują jeden do jednego informacje, które jedynym źródłem są służby prasowe Kremla, to pokazuje, jak daleko jeszcze jesteśmy od standardów ochrony przed dezinformacją w Polsce, w ramach polityki zagranicznej. I im bliżej, to dotyczyło konferencji bliskowschodniej. To, co się wokół przetoczyło w mediach także, wokół tej konferencji, jak ona została przekazana medialnie. Było wszystko, większość z tych informacji pochodziła ze źródeł, które należy zweryfikować, zanim się je przedrukuje. Były drukowane masowo przez wszystkie polskie portale, nieportale, media, śmaki, owakie. Szło jeden do jednego. Bez jakiejkolwiek w ogóle weryfikacji pytania ministra Czaputowicza, kogokolwiek innego o różne fakty. Szło jeden do jednego. I takie przykłady Państwu mogę dać jeszcze więcej. I to jest, uważam, dzisiaj nasza pięta achillesowa, niestety mówią publicznie, więc tym bardziej wystawiam tą piętę achillesową na łuk. Ale tak jest, czy na kuszy, ale tak niestety jest. To jest absolutnie nasza pięta achillesowa, że nie jesteśmy w ogóle przygotowani, media polskie są w ogóle do tego przygotowane, żeby weryfikować także informacje w sferze międzynarodowej. Ja muszę przyznać, że z lekkim zaskoczeniem, skąd tego, co mówi minister Szczerski, bo ja mam wrażenie, że minister Szczerski powiedział, że nie jestem przygotowany na potencjalny taką wielką akcję, a ja mam wrażenie, że niepotencjalnie wielka akcja dezinformacyjna trwa od prawie 4 lat w stosunku do Polski. Mam wrażenie, jestem pewny tego i... No, ale skala tego to jest bardzo... Chodzi o charakter. Ja rozumiem. Przynajmniej częściowo na spory, które mówią, że polski rząd jest zły, o tego typu historie, to my jesteśmy uczuleni, już reagujemy tu na... Tak? A na dezinformację, tego tak bardzo podstawowo, jak podałem przykład, no one przeszły przez Polskę, weszły jak w masło weszli z tą informacją. Wszystkie polskie media, chcę podkreślić jeszcze raz, wszystkie polskie media. Weszli jak w masło z tą informacją. I jeszcze jedna uwaga, bo pan profesor Szczerski wspomniał tutaj hołd berliński, który złożył minister Sikorski Niemcom i oświadczając, że chcemy się podłączyć pod Niemcy. No to chciałem przypomnieć, że hasło polityki zagranicznej
europejskiej rządu poprzedniego brzmiało płynięcie w głównym nurcie. Chciałem zwrócić uwagę, no, że nie ma nikogo chyba w Polsce, ani wtedy nie było, kto by uznał, że my ten główny nurt tworzymy. Więc jeżeli budujemy takie hasło, to my mówimy, że nie będziemy robili polityki swojej, abdykujemy z niej i oddajemy komuś innemu. Ja myślę, że w normalnych, że to pokazuje, że stopniowo się na normalność wydobywamy, w normalnych warunkach to byłoby antyhasło i powinno prowadzić do kompromitacji tych, którzy je głosili. A potrzeba było paru lat, żeby to zrozumieć. Profesor Krasnodębski, zbliżamy się do końca naszej debaty. Oczywiście. Co do tego, te ostatnich uwag pana ministra Szczerskiego, to całkowicie się zgadzam. Rzeczywiście nie jesteśmy przygotowani i jakoś przez te lata też nie udało się stworzyć strategii komunikacyjnej. Natomiast chciałbym, nawiązać do tego, o czym mówił pan minister Czaputowicz. O tak, z jednej strony mamy wrogie nam, tu nie ulega żadnej wątpliwości, imperium, czy pozostałości po Imperium Rosyjskim, przed którym wszyscy ostrzegają, jego wpływami w Europie, fake newsami, działaniami dezinformacyjnymi. Wyraźnie mamy oddzielne tutaj zupełnie inne interesy. Z drugiej strony mamy przyjazne za oceanem daleko położone imperium, niektórzy mówią, że też słabnące, no ale zmieniające politykę, właśnie myśmy tutaj dyskutowali o globalizacji czy mondializacji, o tym, jak się zmieniła polityka amerykańska pod prezydenturą prezydenta Trumpa, no ale właśnie, którego całe te nadzieje na naszą podmiotowość są związane z tymi relacjami transatlantyckimi, co wyraźnie z tych wypowiedzi panów ministrów też wynikało. No i wreszcie mamy coś trzeciego, tak, co nie do końca jest, bo mówiliśmy tutaj o polityce państwowej, o parlamencie europejskim, ponadnarodowych instytucjach, o tym, jak się rozchodzą te wymiary, ale jakoś są ze sobą związane. Ale rzeczywiście pan minister powiedział coś bardzo ważnego. No, użył słowa, prawda, imperium, imperializm. Prawda? Niektórzy mówią, że rzeczywiście Europa jest na jakimś rozdrożu, jaki kształt polityczny czy formę polityczną przyjmie. Ja się zgadzam, że mówienie o federacji, ten federalizm jest tylko taką przykrywką, że w gruncie rzeczy mamy z jednej strony Francję, która chciałaby odzyskać pewną pozycję, której wydała jej się stracona, i Brexit jest nawet pewnym traktowany jako pewna okazja, prawda, czy sprzyjająca okoliczność. Tu nawet nasz gość Eric Zemmour w tym tekście, który publikował Co najważniejsze, pisał, jak on był przeciwny rozszerzeniu Unii Europę Środkowo-Wschodnią, ponieważ uważał, że to jest sprytny wybieg, głównie niemiecki, ale też już antyfrancuski, prawda? Bo się będzie, chodzi o osłabienie roli Francji. No i rzeczywiście jest tak, że z jednej strony mamy takie dążenie Francji do tego, żeby Europa przez ta Europa suwerenna miała być też Europą bardziej francuską. Ostatnio byłem na takiej dyskusji w Paryżu na Sorbonie, to tam pokazano badania, z których wynikało, że ponad 70% Francuzów jest za wspólną polityką zagraniczną i ponad 60% za armią, za budową armii europejskiej. Ale oczywiście w czasie dyskusji wynikało, że to dla nich jest przedłużona Francja. To jest po prostu Francja w dużym formacie. Z drugiej strony, i to jest jakaś konkurencja, to jak będzie wyglądało rdzeń tego imperium. Kto z tych dwóch, czy to będzie duopol na przykład, prawda? I jak ułożą się siły, no bo rzeczywiście są Niemcy, które tu są naszym wielkim sprzymierzeńcem, bo one nie chcą mniejszej Europy na pewno, tak? Bo ich cała pozycja, o tym się za mało mówię, ta hegemonialna pozycja, która rzeczywiście nie jest żadnym, chociaż duch dziejów objawia się poprzez osoby i poszczególne wydarzenia, ale Niemcy nie miały takiej pozycji w Europie, gdyby nie Hinterland, czyli Europa Środkowo-Wschodnia. W związku z tym też emancypacja tego Hinterlandu jest dla nich niebezpieczna. Ale przecież w związku z tym to, co ja nazwałem federalizacją, ta budowa imperium zakłada jedną rzecz. My mieliśmy od wielu już lat
hierarchizację suwerenności, prawda? To znaczy, że to, co kiedyś myśleliśmy, że wszyscy oddają suwerenność do wspólnego zasobu i potem korzystają z tego na równych praw, no okazało się nieprawdą. To znaczy niewątpliwie suwerenność Niemców wzrosła po traktacie w Maastricht i tak dalej, i tak dalej. Francja się frustrowała, ale ciągle ma atrybuty, tak jak stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, jak silną armię, jak to, że jest potęgą nuklearną i tak dalej. Więc o co chodzi? O co chodzi? Co jest warunkiem budowy tego imperium, jak się ten duopol jakoś, no nie wiem, może jakoś się ułoży. Być może my, ja przypuszczam, że niektórzy uważają, że my powinniśmy się powiedzieć o tym w sporze i ten głos Radka Sikorskiego chodzi za głos mądry, prawda? Przy tobie, pani kanclerz, stoimy, stać będziemy. Pytanie jest następujące, prawda, że to imperium, które no właśnie jest jakby, przynajmniej niektórzy mają zamiar go tworzyć, a może jest in statu nascendi, prawda, no to ono oznacza przede wszystkim, właśnie nie w tym sensie nie klasyczną federację, ale jeszcze obniżenie, czy możliwości działania podmiotowego czy suwerennego krajów, które z punktu widzenia tego duopolu powinny być krajami peryferyjnymi. Tak? I teraz się mówi, nie tylko, zresztą jest na polityce przemysłowej, że teraz prawda, będą przedsiębiorstwa, które będą czempionami europejskimi, koncentracja przemysłu. Wszystkie badania, ostatnie badanie, na przykład takie opracowanie Fundacji Bertelsmanna pokazują, że różnice się powiększają między peryferiami europejskimi a centrum przemysłowym europejskim. Wcale nie jest tak, że się różnice wyrównują. I teraz moje pytanie brzmi jeszcze następująco. Czy my możemy zignorować ten proces? Tak? Bo my z jednej strony mamy przeciwnika, upadające, ale niebezpieczne, ciągle silne, ranione imperium rosyjskie, które by chciało odzyskać swoje. Przyjaciół za Atlantykiem, no, którzy są ewentualnie gotowi bronić, prawda? To jest też ten nasz zasób, ale też, no, czy możemy ignorować te dążenia do budowy imperium europejskiego, czy to z rdzeniem francuskim, czy niemieckim, czy też właśnie takim duopolem, no bo to jest przecież wymierzone przeciwko naszej temu, o czym państwo mówili, to znaczy tej możliwości uprawiania polityki zagranicznej wolnego państwa polskiego. To było długie bardzo pytanie, trzeba przyznać, ale to pan profesor jest od tego, że zadaje długie pytania. Właściwie nasz czas się wyczerpał, ale jeżeli panowie chcieliby jeszcze, ale króciutko odpowiedzieć na to, na tym byśmy skończyli, bo proszę. Jeśli mogę bardzo, już tutaj naprawdę bardzo krótko, no odpowiedź moja jest negatywna. Nie możemy ignorować. Nie możemy. Absolutnie to byłoby sprzeczne z interesem. Staramy się nie ignorować i nawet musimy przeciwdziałać. Ale ja tego tak do końca pesymistycznie nie widzę, bo wiem z perspektywy Niemiec, no nie wiem, czy w ogóle jakiegoś takiego szerszego spojrzenia i tutaj jest nas bardzo duży plus. Wiele polityków europejskich sobie to uświadamia, że bez Polski zbudowanie jakiegoś trwałego, pozytywnego obrazu Unii Europejskiej, tego duopolu bez udziału Polski, bez akceptacji ze strony Polski, według mnie jest to niemożliwe. W interesie Niemiec leży też włączenie Polski do tego procesu i cały problem polega na tym, że my prowadzimy tą podmiotową politykę i chcemy realizować nasze interesy, chcemy mieć wpływ na to i to jest to jakby tutaj ten układ geopolityczny, jesteśmy atrakcyjni także dla Stanów Zjednoczonych, czyli mamy atuty, których nie możemy tutaj w tym i raczej staramy się właśnie je wygrywać, a nie tutaj ich zatracać. To jest ten jakby pozytywny wątek. Ostatnia uwaga. Mamy szczęście moim zdaniem. Mamy wizję Unii Europejskiej, rozwoju Unii Europejskiej w przyszłości. Pokrótce ją zarysowałem. Ona jest w tej deklaracji warszawskiej, innych dokumentach. Ambitna Unia Europejska, silna Unia Europejska, oparta o zdrowych podstawach demokratycznych, posiadające legitymację, rola parlamentów narodowych, otwarta na świat zewnętrzny. I tak się składa, że ta wizja jest zgodna z interesem całej Unii Europejskiej.
A to, co jest proponowane ze strony Francji, protekcjonizm, zamknięcie, przekraczanie deficytu budżetowego, to, co się tam dzieje, to ciągnie całą Europę w dół. Innymi słowy, to jest ten pozytywna konkluzja. Jesteśmy w tej sytuacji, że interes Polski jest zgodny z obiektywnym interesem Unii Europejskiej całej Europy. Ja bym tylko jedną rzecz chciał, żeby Państwo z tego naszego tutaj panelu wynieśli jako, byłbym wtedy zadowolony z dokonania, żeby Państwo jakby byli przekonani, że polityka zagraniczna to naprawdę jest bardzo poważna i skomplikowana dziedzina życia. Że, bo jest niezwykle dużo bardzo prostych recept przestrzeni publicznej, medialnej, takiej, śmakiej. Zajmują się tym często komentowaniem polityki zagranicznej kompletni amatorzy. Ludzie zdają się na wszystkim, więc także na polityce zagranicznej. To naprawdę, proszę mi wierzyć, siedzę też koło ludzi, którzy się tym zajmują nie od dzisiaj, naprawdę to jest, my uczestniczymy w naprawdę dzisiaj w wielu poważnych grach geopolitycznych i politycznych. To jest dziedzina niezwykle trudna do przeprowadzenia, do działania. Jest bardzo skomplikowana konglomerat wielu interesów i to jest coś, co rzeczywiście chciałbym, żeby Państwo jakby z naszej rozmowy to przekonanie wynieśli, że naprawdę działamy w niezwykle wrażliwym środowisku, bo przecież myśmy tutaj spędzili 2 godziny, a jeszcze nie było Ukrainy, jeszcze nie było ONZ-u, jeszcze nie było dziesiątki innych tematów, jeszcze w ogóle nie było, ledwo liznęliśmy kilka. To naprawdę jest poważna dziedzina i na szczęście dzisiaj znajduje się w Polsce w poważnych rękach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panelistom. Proszę Państwa, będziemy pamiętali, że polityka zagraniczna to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale to chyba nie znaczy, że powinniśmy ją oddać wyłącznie specjalistom, ale to jest, więc ja bym proponował tak daleko się nie posuwać. Bardzo dziękuję tutaj rozmówcom, dziękuję Państwu, do widzenia. Bardzo dziękujemy za ten niezwykle emocjonujący i interesujący panel. Jeszcze raz podziękujmy naszym gościom. Pan profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Profesor Zdzisław Krasnodębski, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pan minister profesor Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz moderujący naszą rozmowę pan Bronisław Wilsztajn. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Państwu za Waszą obecność, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa w jutrzejszych wydarzeniach.